Siemano, tu Marchew. Witam Was w kolejnym dniu kempingu. Jestem w Juracie, wróciłem w to samo miejsce, w którym kempingowałem. Ustawili mnie co prawda w ciekawszym miejscu, bo zobaczcie, jestem w takich choinkach jakichś. No ogólnie rzecz biorąc się tu podoba, ale opuszczam dzisiaj, będę dzisiaj zjedzał bunkry, no ale przejdźmy do śniadania, bo właśnie o to mi chodziło. Zupa. Słuchajcie, taka zupa kupiona w Biedrze chyba ponad rok temu. No, ważność jeszcze jakąś posiada, także no, będę ją spożywał właśnie. Mam nadzieję, że już dzisiaj uda mi się te bunkry pozwiedzać, jakiś plan muszę ułożyć tej wycieczki. I powiem tak, myślałem, że się zatrzymam i powiem Wam, albo to będzie... Poszukam jeszcze, bo dzisiaj rano trochę szukałem jakiegoś dzikiego kempingu, takiego polecanego właśnie przez ludzi, którzy jeżdżą na kempingi. Albo Jastrzębia Góra może znowu. Tam było fajnie. Nie wiem właśnie. Czułem się ona znudziła, ale no nie wiem. Zobaczymy jeszcze w chałupach, co tam znajdę. Bo jak dobrze wiecie, to Jastarnia już jakby... się pogniewałem z Jastarnią bardzo mocno. Kucheneczka. Dobra, teraz potrzebuję jeszcze garnułka, garnułeczka. Dobra, co będzie potrzebne? Na pewno garnek. Jak zapewne zauważyliście, części z tych rzeczy nie użyłem ani razu. No i tak też właśnie trzeba brać pod uwagę, że po prostu no, nie zawsze wszystkiego używamy, więc trzeba będzie część rzeczy po prostu na przyszły wyjazd. No nie brać ich, nie ma sensu brać ich na siłę. Mam ochotę jeszcze na herbatę. A zupę będę jadł, no słuchajcie, chciałem sobie kupić jakieś takie miseczkę, coś takiego, stalową nie znalazłem, więc na zupę wziąłem sobie no, takie coś, no i w tym będę jadł. A no i łyżki nie mam oczywiście, bo zapomniałem. No to będę miał taką. Okay. Szkoda, że tej łyżki nie wziąłem, no ale życie. Może najpierw zrobię herbatę, co by już stygło, bo nie lubię takiej mocno gorącej. Herbata jest tu. Nie wiem, dlaczego ją tutaj trzymam, no ale jest tu. Dobra. To może najpierw herba. Woda by się przydała do czajniczka. Może użyję tej wody z dużej bańki. Bo małą butelkę mam tylko jedną. Jak Wam się podoba moje mieszkanko? Sorry za to, że tak trzaska ta butelka, ale tak jest. Dobra, myślę, że styknie. Odpalamy. A czekajcie, odpalamy, trzeba włożyć gaz. Ten sam gaz. Ja wiem, że to powtarzam cały czas, ale kurde, jakby... Znaczy dużo nie gotuję też, to fakt. Ale jakoś ta kuchenka szybko gotuje. Jest spoko. Wydajna, fajna. O. Jest spoko. Oh.
Przed wyjazdem człowiek sobie wyobraża, że trochę inaczej będzie to wyglądało. Nabierze herbat, słoików, nie wiadomo czego. A na wyjeździe się okazuje, że to wygląda inaczej. Tak to już jest z tymi wyjazdami. No bo dobra, zupę naleję dopiero jak będę miał wolny ten. Może pozamiatam w tym czasie tu trochę. Choinka mi tu wpadła. W nocy był deszcz, powiem wam. Świetnie się spało. Nie dość, że deszcz fajnie mnie usypiał, to jeszcze temperatura spadła i naprawdę było ok. 23 stopnie chyba miałem wczoraj, także rewelacja. Przedarło się? Popatrzcie, przedarło się. Skoro tu się przedarło, się tu też mogło przedrzeć. No dobra, jakby trudno. No używa się, to się z czasem wszystko przeciera, tak? Tu też się przedarło? No nic, używa się, to się przedziera. Chałupa się zużywa, prawda? Tatara. Powiem wam, że już mam ponad 400 giga materiałów. No i będzie trzeba z tego zrobić dla was filmy. Jeszcze, no, będzie pewnie dużo do obcięcia, ale no chyba, że będziecie chcieli więcej oglądać, no to dajcie znać, czy lubicie dłuższe filmy, bo no zresztą nie dacie mi znać, będę musiał to zapytać w jakichś wcześniejszych filmach. Bo mogę robić dłuższe zwyczajnie, jak lubicie sobie to oglądać. Bo mam dużo materiału, tylko no nie chcę też robić za długi, bo wiadomo. Może nie każdy lubi takie długie filmy. Gorąco, kurde, nagrzewa się, powiem wam. Za dużo wody znowu. Ale to nic. Zrobię trochę gęstszą zupę. Znaczy rzadszą. O.
I już. I już. Czas na tą magiczną zupę. Jadłem ją w tamtym roku na Mazurach, jak zapewne wiecie. To jest ta sama. Kupiłem wtedy dwie zupy. No nie wtedy, dużo wcześniej. Co to jest? Dobre. Może to zdejmę trochę, żeby to jakoś wlać, żeby się nie porozlewało, nie wiem. Będzie trzeba sobie tutaj troszeczkę pomóc. Bo gęstego zostało. Sporo tej zupy, ale się najem. Na minimum jest. No ja nie potrzebuję, nie wiadomo jak to gotować tego. A Max jak wygląda? Ta pierdziela ostro. Czekajcie, po co ja mam to włączone? Telefon się nie ładuje, kamera się już nie ładuje. No dobra, podłączę jeszcze kamerę później. Jak się ktoś zastanawia, dlaczego mam podłączone tutaj przy pomocy tego urządzenia, nie tych portów USB, które zbudowałem, no to słuchajcie, tutaj mam USB 3.0 i telefon ładuje mi się quick charge'em szybko, a tutaj na tych portach wolno. No nie wiem, czy kamera też to samo ma, ale myślę, że USB-C ma znaczenie, więc po prostu podłączam sobie do tego, jak potrzebuję szybko naładować. No, miałem się zbierać, dlatego podłączyłem szybko, ale no wyszło jak wyszło i jeszcze tu jestem. No już tak zostało. Kwestia szybszego ładowania po prostu. Już woda jest ciepła. Kurczę.
kurde, jak ja będę sobie nalewał tą zupę? Będzie trzeba jakoś przechylać garnek? Nie mam żadnej łyżki, nic takiego. No nie mam łyżki do nalewania zupy, no ale... Kubkiem byłoby zacnie to robić. Tak wiecie. No, kubkiem byłoby git. Z garnka jeść? Czy no mogę, ale... Nie wiem jeszcze jak to zrobię. Herbata mi tak szybko nie wystygnie zapewne, na bank. Czajnik już chyba ostygł. Oczywiście czajnik już jest. Już można go schować powoli. Ale schowam wszystko razem. Czajniczek już jest wystygnięty. Mega gorące. Mega. Włączam. Mega hot. Także ja już studzę. Bo jest mega hot. I go. Taka sprawa. O! Słuchajcie, butla jest zimna bardzo, aż oszroniła się. Gaz jeszcze jest w niej. Mega wydajny. Słuchajcie, Kadri 3,50 kosztuje. I powtórzę to raz kolejny. Używam go drugi sezon. No może nie są to jakieś tam super ekstra sezony, ale... No... Działa. Także na mój wyjazd to można powiedzieć, że dwa to już jest, kurde, zapas niesamowity. Dwa pełne to jest, full wypas. Na pewno i tak, znając siebie, to będę brał przynajmniej 3. No bo kto wie, nie wiadomo, gdzie potem będę tego kadridża szukał. Do kuchenki. Dobra. Odłączony gaz. No i co? Muszę teraz poczekać, aż to wystygnie. Jakoś będę próbował jeść. Czy bezpośrednio z baniaka? To może nie. Kurde, użyłbym tego kubka do nalewania zupy do tego pojemnika, powiem wam. Tak bym zrobił. Może tak zrobię. Tylko wypiję herbatę najpierw. Może tak zrobię, bo nie mam jakiejś takiej łyżki, ani nie chcę tak przelewać, bo mi się to zrobię teraz kęsta, teraz takie. No nie wiem, zaraz może tak rozkminię. Momencik. Może zaraz się to rozkminię.
to jest odpoczynek. Dobra, baja bają, trochę mi tu piździć zaczyna z tego dworu. Dobra, słuchajcie, trzeba się wziąć za tą zupę w końcu. No i miałem taki pomysł, żeby może tym kubkiem tą zupę nalewać. No i chyba tak zrobię, bo jakby nie mam innego pomysłu, jak tą zupkę można tutaj nalać. Ani łyżki, ani nic, no ale jakby kemping, więc trzeba sobie jakoś radzić, tak? Zobaczymy, o kurwa. Zobaczymy, czy to jest dobry w ogóle pomysł, czy jakiś taki może niekoniecznie dobry. No ale jakby sprawdzę. Łyżka z kubka. Może być ten pomysł. Dobra, powiedzmy, że jest ok. No powiedzmy, że jest taki pomysł, nawet nie. Powiedzmy, że ten pomysł jest nawet niezły. Może być. Może być taki pomysł. Dobra. Teraz cyk. Blok ekipa. Się gotuje. Ale będzie wyżerka. Bateria artylerii. Wiecie, że w Juracie jest domek letniskowy naszego prezydenta. Słuchajcie, nie myliłem się, zbliżam się do dwóch pojazdów elektrycznych, z czego jeden pobieram.